Szanowni, chciałem opisać szybciutko rozwiązanie tego zadania na rozgrzewkę, które żeśmy zrobili. Zadanie wyglądało w ten sposób, że pewna liczba całkowita x podniesiona do 23 potęgi daje w rezultacie o tę liczbę. Powinienem też powiedzieć, co to jest. To jest Wolfram Alpha, taki naukowy kalkulator. Kiedy zajmowałem się pracą naukową, to liczyliśmy, on potrafi liczyć też, uprawiać algebrę symboliczną. Liczy na symbolach i rozkłada na czynniki i w ogóle robi mnóstwo interesujących rzeczy. Ma też bardzo bogatą grafikę, a to jest płatny dostęp do tej aplikacji, natomiast to jest taka wersja webowa. Nazywa się Wolfram Alpha, można tutaj zobaczyć, jak to działa. No w każdym razie pewna liczba x podniesiona do 23 potęgi dała nam w rezultacie taką liczbę i należało znaleźć x, przy czym wiadomo było, że to jest liczba naturalna. No więc po pierwsze to jest 20 cyfr, a zatem x musi być mniejsze od 10, ponieważ 10 do 23 to jest 1 z 23 zerami, czyli 24-cyfrowa liczba, a ta liczba ma tylko cyfr 20. No i w związku z tym tak, ponieważ ma trójkę na końcu, to musi być nieparzysta. Nie może to być jedynka, bo jedynka do 23 to byłaby jedynka. Nie może to być piątka, bo na końcu musiałaby być piątka, ewentualnie 0, liczba podzielna przez 5. Musiałaby to być. Teraz kazałem policzyć sumę cyfr, no żeby się przekonać, czy to się dzieli przez 3. 85, suma cyfr 8 plus 5, 13 nie dzieli się przez 3, więc ta liczba nie dzieli się ani przez 3, ani przez 9, w związku z tym nie może to być jedynka, nie może to być piątka, zostaje tylko siódemka. No i rzeczywiście 7, jak sobie popatrzymy, to możemy zobaczyć, ile jest. To jest właśnie piękne w tym Wolfram Alpha, że on 7 do 23. Że on potrafi taką liczbę bez problemu policzyć, podczas gdy różne kalkulatory stosują już zaokrąglenia. Więc to byłoby rozwiązanie zadania na rozgrzewkę.